wczoraj rozmawialiśmy w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury z zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczył w tych rozmowach prezes osobiście. Niestety wciąż nie mamy zakontraktowanych środków finansowych zaplanowanych w tym roku na poprawę infrastruktury kolejowej. To jest dla nas bardzo ważne. Tam mamy duży wskaźnik do osiągnięcia prawie 100 km zmodernizowanych torów, ale również zakup nowych pociągów za kwotę 40 milionów złotych. Wciąż pojawiały się takie niejasne sygnały co do kolejności realizacji linii kolejowych 358 czy 203. Na południu też bardzo oczekiwana modernizacja na linii Żary - Legnica - Wrocław. Ostatecznie okazało się, że tych pieniędzy jest za mało na realizację trzech projektów w tej perspektywie. Będziemy na pewno realizować w pierwszej kolejności w metodologii zaprojektuj i wybuduj połączenie Zielona Góra - Poznań. Tutaj już część zadania wykonaliśmy w poprzedniej perspektywie, to jest łącznica Czerwieńska. Skróciliśmy połączenie do Poznania o pół godziny. Trwają też prace na rewitalizacji kolei Poznań-Warszawa, więc kompleksowo będzie rozwiązany cały problem i cała linia kolejowa będzie wykonana w tej perspektywie łącząca Zieloną Górę z Warszawą. Natomiast linia numer 203, gdzie jest największe natężenie ruchu pasażerskiego w naszym województwie, nie ma wykonanej jej dokumentacji projektowej. Pierwsza umowa będzie właśnie na projekt, na dokumentację projektową. Jest to bardzo kosztowna inwestycja, bo nie tylko modernizacja, ale również elektryfikacja. I mam nadzieję, że jeszcze w tej perspektywie uda nam się pozyskać środki nie tylko z naszego regionalnego programu, ale przede wszystkim rządowych programów, bo jest to czas na kolej. Duże bardzo pieniądze są przeznaczone na realizację inwestycji kolejowych.